Produkcję programu wspiera firma Eko Okna SA, wiodący w Europie producent stolarki otworowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Nie od dziś wiadomo, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu równie mocno jak o kondycję fizyczną dba się także o rozwój psychiczny. I choć uczniowie w swojej szkole mogą liczyć na pomoc różnych specjalistów, to równie ważna staje się także otaczająca ich przestrzeń. Aby wyjść naprzeciw potrzebom uczniów podstawówki, powstało tu Laboratorium Dziecka. Raciborska Szkoła Mistrzostwa Sportowego od lat skupia swoją uwagę nie tylko na nauce i sporcie, ale także na komforcie i samopoczuciu swoich uczniów. Zarówno licealiści, jak i dzieci z podstawówki mogą liczyć na wsparcie oraz rozwój, a w tym ma jeszcze bardziej pomóc nowo powstałe Laboratorium Dziecka. Laboratorium Dziecka w szkole numer 8 to przede wszystkim specyficzne pomieszczenie, które ma służyć rozwijaniu wielokierunkowej aktywności dzieci. I ma służyć przede wszystkim kreowaniu takich sytuacji dydaktycznych, które umożliwią mu poznanie samego siebie, bo w tym Laboratorium Dziecka przede wszystkim zamysł jest do prowadzenia zajęć rozwijających. Tutaj pod moim kierunkiem tych zajęć rozwijających i są to zajęcia rozwijające, taka jest ich nazwa, ale one służą rozwijaniu osobowości dzieci. Końcowym efektem tych zajęć rozwijających po 3 latach, począwszy od klasy 1 do klasy 3, jest nauczenie dzieci uczenia się, czyli bardzo ważnej umiejętności, bardzo ważnej kompetencji XXI wieku, niezbędnej do egzystencji tu i teraz oraz w przyszłym całożyciowym funkcjonowaniu. W tej umiejętności ma pomóc nie tylko program edukacyjny, ale także pomoce dydaktyczne czy sama przestrzeń, w której zajęcia są prowadzone. W Laboratorium Dziecka wszystkie meble, które są to meble zrobione na wymiar i ta sala jest specyficzna. Ona właśnie służy tylko i wyłącznie do takich zajęć dodatkowych. Sprzyja pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Jest tutaj specjalny taki stół, który można jest ruchomym, którym można demonstrować różnego typu rzeczy, ale i prowadzić różnego typu eksperymenty. Więc chodzi głównie o to, żeby zaspokoić ciekawość poznawczą dziecka w młodszym wieku szkolnym, która jest na bardzo wysokim poziomie. A sala jest cały czas doposażana, bo to dopiero początek jej działalności. Pomocna w rozwoju dziecka jest także nowa technologia. Mamy nowy monitor interaktywny, wyposażony w różnorodne programy multimedialne, właśnie związane z pracą z dzieckiem zdolnym, z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i one bez wątpienia wspierają rozwój osobowości dziecka, ale nie stanowią jego podstawy. A warsztaty w Laboratorium Dziecka są przeznaczone dla każdego chętnego ucznia klasy 1-3 i są prowadzone w ramach zajęć dodatkowych. Choć Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada 4 maja, to funkcjonariusze z Raciborskiej Komendy swoją uroczystość obchodzili w piątek 27 maja na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W tak ważnym dla nich dniu towarzyszyli im samorządowcy, przedstawiciele sąsiednich komend Państwowych Straży Pożarnych oraz jednostek OSP, a także Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej czy Straży Miejskiej. Strażacy wykonują bardzo ciężką i odpowiedzialną pracę, w której najmniejszy błąd może kosztować ludzkie życie. Według statystyk to właśnie funkcjonariusze Straży Pożarnej cieszą się największym zaufaniem społecznym, angażując się w swoją pracę oraz pomoc drugiemu człowiekowi. Podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka na Zamku Piastowskim w Raciborzu nie mogło więc zabraknąć wyróżnień. Strażacy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar tragicznych wydarzeń w kopalni Pniówek i Zofiówka. Dzięki strażakom czujemy się bezpiecznie, bo tak naprawdę jak pytałam tutaj mieszkańców mojego okręgu, gdzie w razie, gdy coś się dzieje niebezpiecznego dzwonią, to większość powtarzało, że właśnie do Straży Pożarnej. I oni przyjeżdżają, czy to jakieś szerszenie gdzieś na drzewie, no oczywiście również do swoich celów, czyli jakichś pożarniczych, ale nie tylko, do wypadków i wszędzie zawsze możemy na nich liczyć. Robimy faktycznie dobro dla drugiego człowieka, służymy drugiemu człowiekowi. Może dlatego to zaufanie do nas jest. Natomiast
wysiłku, ile wkładają wszyscy strażacy z całego powiatu raciborskiego, to naprawdę wielka ich wola, poświęcony czas, ale także to się bierze wszystko z pasji tych ludzi. Oni z dziada, pradziada przejęli te wszystkie tradycje i naprawdę mi się z nimi świetnie współpracuje. Szkoda tylko może, że tych wyróżnień nie było aż tak wiele, bo one też były wręczane w różnych innych miejscach, w różnych komendach, w porze różnych świąt, ale to też żeśmy przeczytali o tym. To jest dla nich docenieniem, wyróżnieniem i dalszą motywacją do dalszej pracy i służby. Wysiłek, jaki wkładają strażacy w swoją codzienną pracę, jest nie do opisania. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna i za każdym razem podczas wykonywanych akcji ryzykują wiele. To nie jest łatwa służba, powiem szczerze. I same rota ślubowania, kiedy się ślubuje, nawet z narażeniem życia, jeżeli on ma wypowiedzieć tę rotę, a później ją podpisać i tak służyć, to naprawdę nie jest łatwo. I naprawdę proszę wierzyć, że młodzi strażacy, którzy wstępują, jak słyszą tą rotę ślubowania, na pewno serce im nieraz zadrżało. Odważyli się, bo idą z tą pasją. Jeżeli ktoś tego nie ma, niestety, no, różnie może być. On się może faktycznie nauczyć, wyuczyć. Są też różne inne stanowiska pracy w komendach. To nie tylko jednostka ratowniczego gaśnicza i wyjazd na samochodach bojowych, ale mamy różne inne jeszcze stanowiska, które będą mogli być przydatne. Jego akurat warunki, jego charakter będzie przydatny do tej pracy w Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnie lata pokazują, że formacja straży ciągle się rozwija i cały czas się zmienia. W doposażenia jednostek zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotników angażują się także samorządy, dla których poprawa bezpieczeństwa to priorytet. Samorząd, myślę, to nieodzowna współpraca pomiędzy tymi służbami mundurowymi dzisiaj, Straż Pożarna. Podkreślałem to podczas swojego wystąpienia, jak ważną rolę pełnią właśnie strażacy w naszym przypadku poprzez współpracę, jeśli chodzi o nasze biuro zarządzania kryzysowego. Tutaj jako szef obrony cywilnej współpracujemy na tej płaszczyźnie właśnie ze strażakami, w której to jednostce znajduje się to nasze biuro. Dzięki temu ta koordynacja na terenie powiatu jest lepsza. No myślę, że dzisiaj wyrazy uznania przed tą działalnością tej naszej straży, która nie tylko gasi pożary, ale faktycznie we wszystkich innych sytuacjach niesie pomoc tym naszym mieszkańcom powiatu raciborskiego. Jak ostatnio pytałam w Warszawie komendanta Mazowieckiego, ile w Państwowej Straży Pożarnej strażacy potrzebują czasu na wyjazd z jednostki, to powiedział mi, że to jest maksymalnie 3 minuty. Także od momentu zgłoszenia oni są od razu gotowi, a widzimy, że nasi ochotnicy starają się im dorównać. Dlatego my staramy się też wspierać ich w tym, żeby jednak ten sprzęt doposażyć. Po to też ustawa w tej chwili dla strażaków została uchwalona, która ma wiele, wiele takich udogodnień również dla strażaków. I choć to trudna służba, to chętnych do wstąpienia w szeregi Straży Pożarnej nie brakuje. Aktualnie prowadzimy nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. I szczerze powiedziawszy, mamy dwa miejsca, dwa wakaty, można powiedzieć, dwa miejsca wolne. I na te dwa miejsca wolne było zgłoszonych ponad 50 osób. W tym jedna pani, co nam jest bardzo miło z tego powodu. No i za w przyszłym miesiącu, już od czerwca, będą najpierw testy sprawności fizycznej i wyłonimy te dwie osoby, które wstąpią w nasze szeregi. W wydarzeniu wzięły udział także przedszkolaki, którym zostały wręczone nagrody za udział w konkursie plastycznym. Na koniec uroczystości dzieci zaprezentowały swój program artystyczny. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.